Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nowy sklep, nowego. Jak on? Hachiwat? Hachiwat to jest. Boże, jaka to jest masakra. Masakryczny skin. Nie podoba mi się. Young Miki, co o tym sądzisz? No, tak 5 na 10. No, tak średnia, taka 5 na 10. Okej, okay, to jest Hachiwat. Co mam o nim powiedzieć? Jakiś taki. No nie wiem, co mam powiedzieć o tym skinie. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, co o tym skinie powiedzieć. Za 1500 z brzydkim backblingiem. Skin średni jest zupełnie taki inny. Nie wiadomo, co o nim powiedzieć. Nie wiem. Lotnia mamy do tego lotnię, który nazywa się Shadow Puppet, czyli Teatr Cieni i ona ma fajną tą animację na tym, ale lotnia jest ogólnie masakryczna. Też brzydka. Nie podoba mi się totalnie, nie zmienię swojego zdania. I mamy fajny kill-off. Nie no, ogólnie ten kill-off jest za 500. Zwykła siekierka. I zobaczymy, jaki ma dźwięk, bo szczerze mówiąc, to chyba to jest najlepsza rzecz z tych trzech rzeczy. Nie wiem, Hachiwat taki zupełnie inny stylistycznie. Nie pasuje do reszty skinów. Dobra, zobaczymy go na placu zabaw, ze względu na to, że jestem bardzo zmęczony. A potem wam pokażę backblinki. Odpiszę jeszcze mojej kobiecie, bo jest na przerwie. Masakra. Jong Miki. O nie, siekiera też nie jest ładna. Siekiera jest za gruba. Jak to się mówi? U nasady, tak się mówi chyba? Siekiera jest za gruba po prostu. Ona powinna być jak siekiera, a nie. Widzisz? Tutaj od góry jest za gruba. Dobra, polećmy gdzieś gdziekolwiek, bo ty chcesz mi jakiś trik pokazać. Uwaga, No, Jong żeby Miki była pokazuje AWP. trik. Będzie AWP, okej. Okay. A, że pewnie zrobisz skręcone schody i ściany odblokujesz i przez tą dziurkę mam strzelasz. Nie. No to nie wiem. No, Hachiwat nie jest dobrym skinem. To naprawdę musicie mieć mega. Żeby kupić tego skina trzeba mieć inny gust zupełnie. Nie wiem co to jest za plecak nawet. Dziwny jest ten skin. Dziwny jest ten skin, naprawdę. Dobra, mam w sumie snajperkę, broń ze scopem, a w sumie za metal jest ciężka. Okej, okay. Dobra, kill-off brzmi tak. Dobra, Janik mi tutaj rozwala auto. Wiedziałem, żeby nie brać Janki, ale. Ale ładnie prosił, żeby zagrać z nim. No to dobra, to mówię okej. Okay. Okej. Okay. No, brzmi normalnie. Ten zbierak brzmi jak zbierak z Twitch Prime'a, ze starego Twitch Prime'a ten czerwony zbierak, czy to z nowego? Ze starego Twitch Prime'a to był czerwony zbierak, bo dodali go po prostu. Tak, to jest ten sam dźwięk, tak mi się wydaje. I nie podoba mi się ten zbierak. Ładnie wygląda w sklepie, ale jest za gruby, widzicie? Mega za gruby. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten skin. Szczerze mówiąc, to jest chyba jedyne sprite, zanim kupisz, którego żałuję. A, musi zmienić drużynę. A żeby pokazać mi trik? No. Dobra, zmienię drużynę, żebyś pokazał mi trik. To jest chyba jedyne sprawdzenie kupisz, którego żałuję. Miała być gierka, ale niestety jestem mega zmęczony. Nie wiem, co mi się stało dzisiaj, ale. No nie wiem. Dlatego to szybko pokażemy tego skina. No i nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Nie wiem, czy jest sens pokazywania go z bugmingami. Pokażę, dobra. Pokażę tylko mniej więcej, jak wygląda jego bugming na innych skinach i bugmingi na tym skinie. No i dobra, gdzie on lecieć? Zostań na ten metal. Jaki metal? Tamten, do góry, tam. Dobra, szybki trigger do Jagminkiego, uważajcie, bo to może być ciekawe. No. Przez tą dziurkę strzelasz? Tak. Dobra, weź wymiana teraz. Ale to tylko jak zrobisz ten. Jak Tak, to zrobisz okienko po okienko. jednej stronie. O kurcze, widzicie jaki bug, jak Miki wynalazł?
Dobra, no to mamy nowego buga na odcinku. Kurde, jestem głupi, bo mogłem to. Ja już to o tym wczoraj wiedziałem, ale zapomniałem, bo jak poszedłem spać, mogłem nagrać. Aha, bo jak zedytujesz na tą. Też cię mogę obijać. Alipa. Alipa. No dobra, czekaj, postawię normalną ścianę. Aha, nie mam ammo, to muszę wziąć trochę ammo sobie. No to mnie. Ale dziwne. Naprawdę, wiedzieliście o tym, że takie coś jest? Bo ja na przykład nie. No wiem, że nie wiedziałem. Chciałbym testować to w meczu. Dobra, jak jest normalna ściana, to raczej nie mogę się przestrzelić przez nią. Musi być sekret. Dobra. A jak jest to? To normalnie przez każdą dziurę mogę strzelić? No, nie wiem, czy ty, no serio. Patrz. No, jak jest normalnie okienko, to przez każdą dziurę można strzelać. No, czekaj. Tak. Tak, no, przez każdą. Masakra. Dobra, lecimy do backblingów. Ale super trik. No, trzeba to przetestować w meczu, stary. No, trzeba to przetestować w meczu. Fajny trik na odcinku. Okej, okay. Zaraz tego, że ten jest odcinek montowany, bo tak jak mówiłem, jestem mega zmęczony. Zobaczmy tego skina z backblingami. I teraz tak, nie. No, w sumie może nawet trochę. No, nie pasują do niego backblingi. Zobaczcie, że to nie pasuje. Nie wiem, co do niego musi pasować. Zobaczymy zaraz plecak Rexa, bo nawet skrzydła dziwnie. Dziwny jest ten skin. Bardzo dziwny jest ten skin. Nie wiem, co mam o nim sądzić. Może będzie grany. O, plecak Rexa, okej, okay, kolorystycznie pasuje. Może będzie grany, ale powiem wam szczerze, że nie podoba mi się. Nawet nie wiem, czy ocenę komukolwiek dawać mu. Nie wiem, kurczę. Gitara od tego dziada pasuje, okej. Okay. No nie wiem, nie umiem się określić na temat tego skina, czy on jest warty w ogóle jakichkolwiek fałdlocy. O, ten plecak pasuje, okej. Okay. Nie, nic nie pasuje do niego, a skiny? Sprawdźmy tak. Plecak jest ładnie wykonany, bo fajna grafika jest, ale jest brzydki. W sensie brzydki jest ogólnie. Grafika jest ładna na tym plecaku i wykonanie, ale plecak jest brzydki. Więc nie podoba mi się to. No nie, to nie ma sensu sprawdzać. Brzydki. Ja zobaczmy na tych tryhardowych skinach. Na tym może być. Na tym. Nie. Na tym może być. Na tych tryhardowych skinach w sumie może być ten plecak. Tu nawet spoko wygląda. No nie, nie będziemy tego sprawdzać nawet. Nie podoba mi się, nie kupujcie tego. Jeżeli wam się podoba, to kupujcie oczywiście, ale jeżeli macie polegać na mojej opinii, to nie. Nie polecam. Dobra, jak Miki, coś na koniec odcinka chcesz powiedzieć, może powiedzieć, co chcesz. Co chcę? No. Nawet mogę się... No tak, zaraz zmienię zdanie. Pamiętajcie o łapce i sobie na poczelę na kanale. Mogłeś powiedzieć, co chcesz, mogę się zareklamować, ale okej, okay, skoro jak Miki się nie zareklamował, no to trudno mógł powiedzieć, co chce. W takim razie ja się z wami żegnam, dzięki za odcinek. Narka. Narka, jak Miki. Idziesz tak? A ty? Nie żegnasz się? No ja mogę. A, narka. Nara.